20 czerwca. Żywot świętego Sylweriusza, papieża i męczennika. Żył około roku pańskiego 538. Święty Sylweriusz, rodem z okolic Rzymu, był synem świętego Hormidiasza, który owdowiawszy i wstąpiwszy do stanu duchownego, na początku VI wieku zasiadał na stolicy apostolskiej. Święty Sylweriusz pierwszym razem został na też godność nieprawnie wyniesiony, później jednakże wybór jego uprawniono, a on sam okazał się nie tylko papieżem wielkich cnót, mężnym obrońcą praw Kościoła i wiary świętej, lecz w końcu śmierć męczeńską poniósł za stałość i nieugiętość przed tyranami w spełnianiu obowiązków swojego najwyższego pasterstwa. Po śmierci świętego Agapita, poprzednika Sylweriusza na stolicy apostolskiej, żądała małżonka cesarza Justyniana, imieniem Teodora, ażeby Sylweriusz wspólnie działał z patriarchą Antymiuszem, który za kacerstwo przez papieża Agapita z godności był złożony, a nadto, aby go znów uznał prawowitym biskupem. Sylweriusz znał dobrze niebezpieczeństwa grożące mu ze strony przewrotnej i złośliwej cesarzowej, pełen przeto troski mówił do przyjaciół: przeczuwam, dokąd ten zatarg doprowadzi, i że życie mnie kosztować będzie, mimo to pozostał jednak stałym w postanowieniu i odpisał cesarzowej, że takiemu jej żądaniu nigdy nie ulegnie. Cesarzowa, widząc, że nic u papieża nie zyska, uciekła się do kłamstwa i podstępu. Był naówczas w Konstantynopolu Wigiliusz, diakon kościoła rzymskiego, człowiek dumny i ambitny, a przytem kłótliwego usposobienia. Temu to Wigiliuszowi cesarzowa przyrzekła, że go wyniesie do godności papieskiej i nadto da mu 700 sztuk złota, jeżeli do spółki z kacerzami uzna Antyliusza biskupem. Wigiliusz przystał na te warunki i udał się do Rzymu z pismem cesarzowej do Belizariusza, dowódcy wojsk, w którym cesarzowa rozkazuje wypędzić z Rzymu Sylweriusza, a w miejsce jego Wigiliusza osadzić na tronie papieskim. Belizariusz wahał się zrazu, lecz żona jego, przyjaciółka cesarzowej i Wigiliusza, nie dała mu spokoju, oczerniając nawet Sylweriusza przed mężem, że knuł zdradę przeciwko cesarzowi. Belizariusz nie wierzył w obwinienie, mimo to uległ żonie i żądał od papieża, aby cesarzowej ustąpił i działał wspólnie z kacerzami, pod tym jedynie warunkiem chciał mu dać spokój. Sylweriusz wszakże nie ustąpił i oświadczył, że przenigdy z kacerzami wspólności mieć nie będzie. Przewidując, jakie niebezpieczeństwo mu zagraża, udał się do kościoła świętej Sabiny, gdzie, jak sądził, będzie bezpiecznym. Po kilku dniach Belizariusz, nie odważywszy się wejść do kościoła, posłał sługę i poprosił papieża, aby odwiedził jego chorą małżonkę i przyniósł jej słowa pociechy. Sylweriusz dał się podejść tym sposobem i udał się z duchownymi do pałacu Belizariusza, ale zaledwie wstąpił w progi, odłączono go od kapłanów i wprowadzono samego do komnaty złej niewiasty. Zastał ją samą leżącą na łożu i złorzeczącą papieżowi, potem zdjęto z niego szaty papieskie i obleczono w suknię zakonną. Kapłanów oczekujących go przed bramą uwiadomiono, że Sylweriusz, pozbawiony godności papieskiej, został zakonnikiem, czem kapłani zasmuceni powrócili do domu. Nazajutrz mianowano Wigiliusza papieżem, a Sylweriusza żołnierze przemocą zabrali na okręt i wysłali do Patary na wygnanie. W mieście tem mieszkał pobożny biskup, który wziął Sylweriusza w opiekę, sam nawet udał się do Konstantynopola i żądał, aby go cesarzowi przedstawiono. Stanąwszy przed cesarzem, żalił się na krzywdę, jaką papieżowi wyrządzono, i oświadczył, że wielka odpowiedzialność spadnie na cesarza i kraj, jeżeli Sylweriuszowi krzywda nie będzie wynagrodzoną. Królów, powiedział, jest więcej na ziemi, ale papież tylko jeden, tak samo jak jeden Kościół Święty. Cesarz, w gruncie dobry katolik, oburzył się na postępek Belizariusza, iż się wszystkiego dopuścił bez jego wiedzy, i kazał przywrócić Sylweriusza na papiestwo, jako też z wielką czcią odwieźć go do Rzymu. Teodora jednakże, uwiadomiwszy o tem Belizariusza, wymogła na nim, aby tego nie dopuścił. Jakoż kazał on czatować na okręt wiozący papieża, pojmał go i uwięził na wyspie Panze, naprzeciw Teracyny położonej, gdzie go w krótkim czasie głodem umorzyli. Umarł tam święty Sylweriusz dnia 20 czerwca roku pańskiego 538, a Kościół cześć mu oddaje jako świętemu męczennikowi. Wigiliusz, który podobnież jak święty Sylweriusz, nieprawnie wyniesionym był na stolicę rzymską, również stał się wielkim papieżem. Po śmierci Sylweriusza obrany papieżem, tylko o dobro Kościoła zabiegał, gotów w obronie jego życie położyć. Z tego powodu, zerwawszy z cesarzową, rzucił na nią klątwę. Belizariusz również przykładnie pokutował za gwałty, jakich się na osobie papieża dopuścił, i na dowód tego wzniósł w Rzymie kościół z napisem nad głównymi drzwiami umieszczonym, w którym wyraża żal, jakim za zbrodnicze targnienie się na świętego Sylweriusza był przejęty. Nauka moralna.
Z dopuszczenia Bożego, ten sam Wigiliusz, który Sylweryusza Świętego śmiertelnym był wrogiem, na tę samą stolicę papieską był wyniesiony. Łatwo było stąd wnosić, że będzie sprawcą wielkiego zgorszenia i że z kacerzami do spółki pracować będzie na zgubę Kościoła katolickiego. Kościół Święty był też naówczas w wielkim niebezpieczeństwie, ale Jezus Chrystus czuwał nad nim, o którym powiedział, że go bramy piekielne nie przemogą. Chrystus jest niewidzialną głową Kościoła Świętego, zostanie nią aż do skończenia świata i kieruje nim przez Ducha Świętego. Z tego powodu nie mógł Wigiliusz Kościołowi Świętemu szkodzić, Jezus Chrystus raczej łaską pełną miłosierdzia pokierował sercem Wigiliusza tak, że tenże, prześladujący Świętego Sylweryusza i Kościół Święty, stał się jedną z najsilniejszych podpór Kościoła Świętego i niewzruszonym obrońcą prawdy. Zaledwie wieść go doszła o okropnej śmierci niewinnego papieża Sylweryusza, nad którego grobem dużo cudów się zdarzyło, kiedy mu oczy duszy się otworzyły, a serce przepełniło się najgłębszym żalem za dotychczas popełniane niegodziwości. Chciał też zaraz złożyć godność papieską i odbyć pokutę za swoje czyny, ale duchowieństwo rzymskie nie pozwoliło i uznało go jednomyślnie głową Kościoła Świętego. Natychmiast potem Wigiliusz publicznie wyznał grzechy swoje, uzyskał odpuszczenie, stając się odtąd innym człowiekiem. Tak to czuwa Jezus Chrystus nad Kościołem swoim świętym, kierując złem na jego dobro. Jeżeli zatem słyszysz, że bezbożni i niemoralni papieże siedzieli na stolicy Piotra Świętego, to niechaj to nie bałamuci umysłu Twego, albowiem tu właśnie pokazuje się miłosierna i wszechmocna ręka Pana, który rządzi Kościołem. Chociaż nie jeden z papieży był złym człowiekiem, to Kościół Święty stał niewzruszenie, a wiara święta była nietykalną. Gdyby Jezus Chrystus tak się nie opiekował Kościołem i gdyby ten nie był jego dziełem, to źli papieże byliby zdołali go pognębić. Atoli Chrystus dotrzymuje obietnicy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła Świętego. Myśl ta powinna każdego uspokajać i utwierdzać, że nieprzyjaciele Kościołowi Świętemu krzywdy wyrządzić nie mogą. My zaś dzięki składajmy Bogu za to, że nam pozwolił być dziećmi tego Kościoła Świętego i że Jego tylko słuchając otrzymamy zbawienie wieczne. Modlitwa. Boże Wszechmogący, wejrzyj miłościwie na nędzę naszą, a gdy nas ciężar grzechów naszych przywala niech pośrednictwo świętego Sylweryusza, papieża i męczennika Twojego nas wspiera. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem, jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.